Dobry wieczór, Inga Marciniak. Obecnie pogodę kształtuje Zatoka Niżowa i napływa do nas cieplejsza masa powietrza, chociaż jeszcze chwilę będą utrzymywać się temperatury ujemne. Nocą w kraju pogodnie, bezchmurnie i bez opadów. Od minus 9 na północnym wschodzie do minus 4 na południowym zachodzie, skąd właśnie napływa do nas cieplejsza masa. W regionie mroźno, z niewielkim zachmurzeniem, a na termometrach minus 8, sprawiedliwie. W kraju w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane z szansą na odrobinę słońca. Od minus 6 w Białymstoku, po minus 4 m.in. na południu czy w okolicach Zatoki Gdańskiej, a najcieplej, bo 3 stopnie powyżej zera na południowym zachodzie. W województwie łódzkim nie spodziewamy się opadów. Zachmurzenie od umiarkowanego do dużego, również z szansą na przejaśnienie. Na termometrach od minus 2 do minus 3 stopni. Wiatr południowo-wschodni umiarkowany do 25 km na godzinę. Ciśnienie 990 hektopaskali i spada. Warunki biometeo niekorzystne. Teraz sprawdźmy mapę smogową. Jakość powietrza umiarkowana, nie zalecamy aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Teraz czas na prognozę na 3 kolejne dni. Środa zachmurzenie duże, deszcz ze śniegiem, 1 stopień powyżej zera. W czwartek zachmurzenie umiarkowane, już cieplej, 3 stopnie powyżej zera. A w piątek, mimo dużego zachmurzenia i deszczu, 7 stopni powyżej zera. Życzę Państwu spokojnego wieczoru i do zobaczenia.